Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, teraz chciałbym w kilku słowach wytłumaczyć, dlaczego Centrala Apostolstwa Dobrej Śmierci znajduje się w miejscu najstarszego w Polsce objawienia maryjnego, czyli w sanktuarium w Górce Klasztornej w diecezji bydgoskiej. Moi drodzy, wiecie, że Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, jak sama nazwa wskazuje, od samego początku jest związane z Matką Bożą. Dlatego w momencie, kiedy została podjęta decyzja, że powstanie polska filia, misjonarze Świętej Rodziny w porozumieniu z księżmi Maryi, tymi, którzy założyli apostolstwo we Francji, podjęli decyzję, że centralą będzie właśnie miejsce maryjne. No, do tego nadawało się najbardziej nasze sanktuarium. I tam powstaje wszystko to, co związane jest z apostolstwem. Tam mieszkamy my, trzej duszpasterze Apostolstwa Dobrej Śmierci. Ksiądz dyrektor, ksiądz Grzegorz Górnik i nas dwóch rekolekcjonistów, duszpasterzy, ksiądz Stefan Amielawski, misjonarz Świętej Rodziny i ja, ksiądz Bogdan Kulik. Oczywiście też misjonarz Świętej Rodziny. Tutaj przygotowujemy nasz biuletyn, kwartalnik, który rozchodzi się w bardzo dużym nakładzie, prawie w nakładzie 15-tysięcznym, co 3 miesiące. Tutaj przygotowywane są materiały formacyjne. Tutaj jest także biuro, z którym cały czas możecie mieć kontakt. Biuro pracuje od poniedziałku do piątku, można do nas dzwonić, pisać listy, mailować, kontaktować się przez konto na Facebooku. Jeżeli chcielibyście dzwonić, to od poniedziałku do piątku, najlepiej od godziny 8 do godziny 15. Stąd także, moi drodzy, wyjeżdżamy, żeby z wami się spotykać. Wyjeżdżamy na zamknięte rekolekcje. Zamknięte to nie znaczy, że nikt z zewnątrz nie może na nie wejść, ale oznacza to, że tam poruszamy tematykę związaną dokładnie z apostolstwem dobrej śmierci. Takich rekolekcji w ciągu roku mamy w różnych miejscach Polski mniej więcej 10 serii. Tu z Górki Klasztornej wyjeżdżamy także na Dni Skupienia, których jest jeszcze więcej niż rekolekcji w różnych rejonach. Stąd także wyjeżdżamy, aby głosić kazania związane z apostolstwem dobrej śmierci, z charyzmatem misjonarzy Świętej Rodziny, z tematyką życia i wieczności do parafii, do których zaproszą nas księża proboszczowie. Moi drodzy, miło nam jest, kiedy nasz misjonarze Świętej Rodziny utożsamiacie z Górką Klasztorną, wiążecie nas z nią i kiedy wiecie, że apostolstwo dobrej śmierci to misjonarze Świętej Rodziny, którzy działają pod opieką Matki Bożej Góreckiej, do której was w każdym czasie serdecznie zapraszamy. Szczęść Boże. Thank you.